Siemano, witajcie, z tej strony Kifi i dzisiaj kolejny odcinek z Case Hero oczywiście. No i zaczynamy sobie, już widzę, że tutaj jakieś trade'y tam się akceptowały albo nie akceptowały. Nie wiem, czemu mi tutaj hajsik leci, a bo odebrałem. Słuchajcie, także napisaliście mi dużo w komentarzach, napisaliście mi, że po prostu mam przewijać trade'y i tak dalej. Wytłumaczyliście mi mniej więcej, o co chodzi w Crashu, więc bardzo wam za to dziękuję. I słuchajcie, ten odcinek będzie prawdopodobnie ostatnim, bądź przedostatnim. No, dzisiaj wbijamy globala, tak? Po Supreme jest chyba global. Chyba, że teraz się pomyliłem jakoś tak strasznie i wyjdę na jakiegoś debila. Ale słuchajcie, nie no, raczej po Supreme jest global, więc dzisiaj wbijamy globala. No i powinien być to ostatni odcinek, ale stwierdziłem, że skoro mam tyle skinów, no to zrobię jeszcze jeden odcinek i tak jak wy proponowaliście, połowę przewalę na ruletce czy na jakichś innych właśnie jackpotach, na jackpotach raczej, nie na ruletce właśnie, a drugą jakby połowę no rozdam wam, więc napiszcie swoje ID teraz w komentarzu i po prostu w następnym odcinku będę je wysyłał do was, jakieś skiny, parę Dragon Lorów wyślę, no nie wszystkim wyślę oczywiście, no ale tam komu po prostu sobie wezmę z komentarzy i będę losował i wybierał. I ten odcinek będzie za tydzień. A na dzisiaj oczywiście sprawdźmy, czy jeszcze mam jakieś trady od was. No i jest ich oczywiście milion, tak jak reklama. Halo, nie chcę reklamy. Zobaczcie, czy jakieś nowe trady są. Pojawiło się ich znowu masa. Zobaczcie, znowu masa, jeszcze większego milionera ze mnie zrobić. Ale to dobrze. Zobaczmy, czy akceptujecie te trady. A no, niektóre trady są jeszcze z tamtego odcinka. Ale tutaj na przykład 1500 dostaję, także dziękuję. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, zrobię wam po prostu przyspieszone to, tak jak pytałem, czy wolicie przyspieszone, czy nieprzyspieszone. No i większość tam napisała, że woli przyspieszone. Boże, ile hajsu. No i tak będę odbierał te oferty, także... Dobra, no i słuchajcie, już chyba wszystkie trady przyjąłem, strasznie dużo tego, no wszystkie, które mogłem przyjąć, tak, to przyjąłem, tak mi się wydaje przynajmniej. No i zobaczmy, wartość naszego ekwipunku 1 728 000, więc całkiem sporo. W ogóle chciałbym was przeprosić, to taki mam głos może dziwny, ale jestem chory bardzo i tak to jest. Dobra, to może spróbujmy sobie ten crash game, jako że powiedzieliście mi mniej więcej, o co chodzi, że po prostu muszę w pewnym momencie zastopować. A, bo muszę jeszcze jakąś liczbę, powiedzmy, dobra. Place bet. Postawiłem to w ogóle, czy nie? Nie wiem, czy postawiłem nawet. Nie wiem, czy nadal nie umiem, czy coś jest nie tak. Dobra, to może zacznijmy od początku. Jak się zacznie od początku? Zacznie się od początku zaraz. Okej, okay, place bet. Gdzieś tam wjechałem i wjechałem i teraz muszę, rozumiem, wypłacić w pewnym momencie i tyle będę miał. No, rozumiem, że... O, mogę sobie na przykład teraz kliknąć cash out. I dostanę 31 końców z tego profitu, tak? A niektórzy dostają na przykład więcej profitu. Rozumiem, całkiem spoko, czyli całkiem fajny sposób na zarobek. No wiadomo, że może tam później jeszcze więcej zarobić na przykład, ale no... Cóż, no więcej już na razie nie mogę wypłacić, ale całkiem spoko sposób na zarabianie tych końców. Jeśli chcecie w ogóle, żebym zagrał w normalny crash game, nie w Case Clickerze czy tam w Case Hero, to napiszcie, bo po prostu mam pewien taką możliwość, żeby sobie zagrać na takim zwykłym crashu i też bym chętnie, ale doszło 6,97 dopiero, ale niektórzy profit mogli dorobić sobie. No ale widzę, że chyba nikt tam powyżej dwóch nie skończył. Dobra, to wiecie co, wejdźmy sobie 2000, bo czemu nie, bo mamy tyle hajsu, chyba tam się ten Dragon Lord sprzedał jeden. 2000 i wypłaćmy na przykład, jak będzie 1,50. No nie, kurde. No i straciłem. Wiedziałem, że jak postawię dużo, to tak będzie. Ale to jeszcze raz spróbuję, bo całkiem się wkręciłem w to, więc jeszcze raz spróbuję. Kurczę, szkoda. To teraz tak, no tak postawię właśnie, postaram się. Właśnie tak, żeby chociaż 1,5 było. I serio, Boże, ale teraz tracę hajs. Ale widzę, że nie tylko ja, wszyscy teraz te ci hajs. Nikt nie zdąży wypłacić, zobaczcie. 25 000 nawet ktoś postawił.
Też nie zdążył wypłacić. No kurde, dobra. Teraz się uda. Place bet, ok. 4000 wjechały. Nie, 2000 wjechały, tak mi się wydawało. I teraz, uwaga, jeszcze chwilę, jeszcze troszkę. Dobra, wypłacam. I jest 1000 profitu, więc całkiem fajnie, naprawdę. Kurczę, spoko sposób na hajs. Dobrze, ale no wiadomo, że trzeba jeszcze wejść sobie na jackpota. Zaraz będziemy sobie mogli odblokować Unlimited Jackpot i myślę, że w następnym odcinku będziemy sobie już na nim właśnie przepieprzać wszystko, co już nam zostało. Tymczasem wchodzimy... Co to tam, 3 Dragon Lory wejść? No nie, jakąś kostkę może... Może jeszcze takiego Dragon Lora też już będzie za dużo, no nie wiem, 990, dobra, wbijamy tym. No i czterema itemkami za 9988 dolarów wbiłem, no i teraz trzeba czekać, aż ktoś wejdzie. No co mogę sobie robić w tej chwili? No w tej chwili mogę sobie... może zagrałem sobie jakąś minigierkę, naprawdę dawno nie grałem, zobaczmy sobie jak to w ogóle działa. Już nie pamiętam. Jak tu już teraz mało hajsu się na tym robi, najwięcej hajsu się robi z otwierania skrzynek. I expa, znaczy nie, no z jackpotów się hajs robi najwięcej, a expa właśnie z otwierania skrzynek, więc no nie wiem, już te minigierki nie mają sensu na wyższym poziomie, jak się już ma tyle itemków co ja, chociaż nie wiem, czy to normalne w ogóle, że ja mam tyle itemków, przecież normalnie nie wiem, czy bym tyle miał, chyba nie, raczej nie sądzę. No i dobra, to jeszcze raz sobie tak zginę, smal całkiem dobrze mi idzie, już 40 punktów jakby, a za skrzynkę jest 10, rozumiem, także warto je zbierać, te skrzynki. Dobra, wychodzimy, zobaczymy jak tam gambling. Nikt nie wchodzi na jackpota, może dlatego, że jest dosyć wczesna godzina i nikt jeszcze nie gra w Case Hero. No nic, to szkoda, to w sumie mogłem zostać na tym crashu albo coś w tym stylu. No ale to chyba jakoś dużej różnicy mi nie robi, więc otwórzmy sobie 100 shadow case'ów, albo nawet 200 kupmy. 200 kluczy do shadow case'ów. Najtańsze są, to kupuję po prostu shadow case'y, no. Nie żebym jakoś był biedny, ale po prostu no, czemu by inaczej otwierać. Dobra, 5 na raz, otwieramy klucza i też wam robię speedrun oczywiście z wbijania rangi. No i słuchajcie, udało się wbić globala, także... No cóż, jestem dumny z siebie, nie wiem czy coś ciekawego mi dropo w tym czasie, kiedy nabijałem tą rangę, na jackpota nadal nikt nie wszedł, no i słuchajcie, my mamy ostatnią, najlepszą rangę Global Elite, ale widzę, że jeszcze możemy dobić expa i to mnie zastanawia, czemu ja jeszcze mogę dobić expa, czy jeszcze jest, nie wiem, jakiś Global 2, czy coś w tym stylu, to już mnie zastanawia i słuchajcie, zobaczymy to w następnym odcinku. Czemu ja jeszcze mogę expa wbijać? Jeśli ktoś wie w komentarzach, to proszę, żeby mi napisał. Czy jest jeszcze jakaś nowa ranga po globalu tutaj w Case Hero, czy coś w tym stylu? No bo trochę to zastanawiające, czy jest jeszcze jakaś dodatkowa ranga, to jest dziwne. No słuchajcie, jeszcze 800 expa możemy wbić i kurczę, no możliwe, że w takim razie będzie więcej niż jeden odcinek jeszcze, no bo ja tak jedną rangę na odcinek, ale myślałem, że global i koniec, a tu zobaczcie, nadal możemy wbijać expa, więc nie wiem do końca o co chodzi, ktoś tam dołączył do jackpota, no ale jeszcze trochę brakuje, bo musi być 50 itemków, a mamy 8 na razie, więc słabiutko. Więc może w tym czasie jednak sobie wejdziemy na tego crasha jeszcze raz, postawimy sobie na przykład 5 koła, dosyć hardkorowo, 5 koła, i tak samo jak będzie tak 1,5, to wypłacamy. Także mam nadzieję, że dobiję chociaż tego 1,5. O, coś idzie, dobrze. 1,5 i wypłacamy. No nie, czekajcie, 60, 70, 70. Dobra, wypłacamy. I słuchajcie, 3500 profitu. I bardzo dobrze, że wypłaciłem, bo za chwilę się skraszował. No i zobaczcie, to naprawdę jest fajny sposób na hajs. Zobaczmy jak tam jackpot, jednakże muszę tak teraz latać między tymi... Kurczę, nie chcę reklamy. Między tymi, kurczę, tej stronami. No ale widzę, że nadal nikt nie wbił. Więc wracamy do crasha, bo naprawdę mi się spodobało. Zobaczcie, ile miałem profitu z tego. Tutaj już tak trochę słabiej, dobrze, że nie wbiłem. No i co, jeszcze raz wbijamy sobie 5000, no nie, 5000, no i place bet robimy, place bet i zobaczymy. No to jest chyba taki jeden z fajniejszych sposobów na zrobienie hajsu, więc jeśli... O nie, kurczę, czemu się skraszowało 1.14, ale niedobrze, nie, bardzo niedobrze, straciłem, ale ktoś zdąży wypłacić, kurde, jakiś cwaniaczek, no. Nie wiem, po czym oni to poznają, że to już trzeba wypłacić, czy to jest jakiś sposób na to. Wydaje mi się, że to jest takie randomowe, także... No fajnie jakby tak dobiło do 10, no nie? I wtedy bym wypłacił, o Jezu, to by było hajsu. Dobra, jeszcze troszkę, jeszcze 1,50, 60, może 70, dobra, wypłacam. I jest znowu 3,5 profitu, ale dobiło dużo więcej z tego co widzę. No ale 2,17 skraszowało, ktoś tam stracił 25 koła. Dobra, słuchajcie, jadę wabank, wszystko stawiam, 9000
Ile? 9900 i tak na 1,5 tego wypłacam, także mam nadzieję, że dobiję 1,5, bo słabo będzie, jeśli nie. Ale coś idzie, więc jeden... Nie! Naprawdę 1,47, już miałem wypłacać. Zobaczcie, straciłem tyle hajsu, 9000 punktów. Znaczy w sumie mi to jakoś nie robi różnicy, słuchajcie. Wystawiamy jakąś awupkę. Sell an item, wystawiamy ją za max. Ile się da. Szkoda, że nie można tutaj plus 1000. Po prostu taką awupkę wystawiamy za max. Ona zejdzie, mi to jakoś różnicy nie zrobi, bo wy mi wszystko daliście. No i tak jak mówiłem, piszcie ID dzisiaj w komentarzu. To po prostu na tym odcinku będę rozdawał. Chyba, że, słuchajcie, chyba, że będzie taka sytuacja właśnie, że można będzie dalej rangę wbijać i ta seria nadal się nie skończy. Ja szczerze mówiąc się spodziewałem, że się skończy. Ale jak będzie, dowiedziemy się tego w następnym odcinku. A dzisiaj kończymy, także dziękuję wam za oglądanie. I siemanko, cześć.